Właśnie doglądam jarmużu. Ale nie sama. Z Bazylem. Uśmiechnij się, nie chcę więcej, chwilę dwie, nie chcę więcej. Ne, 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 ne. Bazyl za długo nie pospał, no bo jak pani wstała, no to znaczy, że będzie gdzieś jedzenie podawane, nie? No to już nieważne, że ta pościel jest przebrana. Ja dzisiaj nie dosyć, że jednorożce, to jeszcze mam reniferki. I wiecie co? Te babcie mają kilka lat, na pewno kojarzycie i na pewno mnie znacie, że we mnie jest wewnętrzne dziecko, uwielbiam do spania piżamy z różnymi motywami dziecięcymi oraz właśnie tego typu babcie. Jednak z tych babci, nie lubię takich babci, które mają tu piętę, bo w nich się niewygodnie chodzi w efekcie, wiecie? Idziecie jak kaczka, ta noga się tu wysuwa, mimo że jest rozmiar dobry, bo to jakoś się tak kupy nie trzyma. I lubię właśnie te, co mają całkowicie piętkę, można tu girkę wsadzić i wtedy jest wygodniej, więc taki mam problem od rana. Pamiętacie moje flamingi? Oto ktoś już mnie musi bardzo dobrze oglądać i być na bieżąco. Serdeczne pozdrowienia od Emilii z Zielonej Góry. Dziękuję bardzo, ale to nie koniec, bo Emilka wysłała mi jeszcze coś, co kocham i uwielbiam, cebulę suszoną oraz maseczkę. Dziękuję kochana, bardzo serdecznie Ci pozdrawiam. Jeszcze jedna kartka z Belfastu od Andzi. Dziękuję bardzo serdecznie, piękna kartka. I problem pierwszy. W dniu dzisiejszym jest taki, iż dostałam okres. Ciotka z Ameryki przyjechała i jest po prostu wyjątkowo wredna, wyjątkowo niedobra. Coś w tym miesiącu się nie dogadamy. I słuchajcie, ja zawsze mnie tam jakoś brzuch boli, ale nie mam strasznych tych miesiączek, naprawdę nie mam. A dzisiaj chyba nawet widać, że wyglądam, jakby mnie rozjechało coś ze 3 razy w tom i z powrotem i mam ochotę po prostu cały dzień przeleżeć w łóżku. I dodatkowo mam nerwę, bo muszę jechać zaraz po Dawida, bo nie ma czym dzisiaj wrócić z pracy, a w sumie mógł dzisiaj bez problemu wziąć samochód, bo ja nigdzie nie potrzebowałam, ale to taka moja wewnętrzna nerwa, nie? Ale już zaraz będzie wszystko lepiej i wszystko będzie w porządku. Po drugie, słuchajcie, zepsuła nam się kuchenka. Nie mam na czym gotować. I miały być dzisiaj pierogi ruskie, ale pierogów ruskich nie będzie. Mam tutaj tylko przygotowany farsz, ale go nawet nie doprawiałam, bo nie robię tego. Ja wierzę w ten zabobon i on się u mnie sprawdza. Ja po prostu w pierwszy dzień okresu nie mogę nic ugotować, słuchajcie. Nic. Poważnie nic. On się u mnie sprawdza, ja wiem, że te pierogi by mi po prostu nie wyszły, więc pierogi będą jutro. Farsz jest prawie gotowy. Ta kuchenka z Ikei, którą kiedyś używałam do live'a, do gotowania. Właśnie musimy do tego wrócić, nie? I ten, to nie jest nagrzane, spokojnie. I dobrze, że to mam, bo słuchajcie, ja nie wiem, co się stało z tą kuchenką. Wiecie, jak się przekręci, to ten zapłon tak pyka, nie? Tak strzela i potem płomień się pojawia. Może to się jakoś profesjonalnie nazywa, ja nie wiem. Dobra, no czajcie bazę. I musieliśmy ją wypiąć z prądu, gaz zakręciłam, bo mówię, kurczę, ja nie wiem, to się stało wczoraj wieczorem. Ani nie była myta, ani nie była zalana, tak dla formalności, nic w tym czasie się nie gotowało i słuchajcie, ja sobie odkurzałam. Skończyłam odkurzać i słyszę, że coś strzela. Idę do kuchni i w każdym palniku, każdy palnik po prostu zaczął sobie tak strzelać, jakbym, wiecie, przekręciła i chciała go odpalać. I mówię, kuźwa, o co tu chodzi, nie? No to wyłączam ją z prądu, mówię, kiedyś mieliśmy taką akcję, wyłączyliśmy ją z prądu, włączyliśmy i było ok, ale słuchajcie, sama z siebie tak zaczęła robić. I teraz jest to samo, nie wiem, porozbieraliśmy ją na części pierwsze, może coś tu się rzeczywiście zalało przez przypadek, nie wiem. Sąsiad ma przyjść właśnie, przepraszam, ma tutaj przyjść zobaczyć, o co chodzi i dobrze, że mam tą jedynkę, więc jutro pierogi będę gotowała na tym, no bo ja nie wiem, o co chodzi, także normalnie kuźwa nie mam na czym gotować. Mam nadzieję, że to się jakoś prędko da zrobić. I szuflada jest wyjęta tutaj, bo tam jest gniazdko pod spodem, łóżko z tyłu jest rozłożone i słuchajcie, stałam się posiadaczką, moje marzenie się spełniło i stałam się posiadaczką drugiego japońskiego noża, to jest ten pierwszy, a tu jest mój tasaczek drugi, zaraz wam o nim powiem, dosłownie parę słów, jeżeli ktoś jest zainteresowany, a zaraz jedziemy do sklepu na małe zakupy, bo jutro już nie chcę nigdzie wychodzić i chcę siedzieć w domu. Muszę jeszcze filmy pomontować i muszę ubrać spodnie, bo w majtkach chodzę, bo tam gdzieś było widać, to nie kłamałam. Poważnie dzisiaj się czuję tak, jak wyglądam. Serio, jemy, coś strasznego. Jakbyście pytali mnie o sweterek, to sweterek ma kilka lat, był z Diversa, i wtedy był jeszcze jeden taki, na pewno kojarzycie go też z filmu. On jest długi, ten sweterek. On jest długi, długi, długi. Brakuje mi w nim kieszeni, wiecie, żeby sobie tak wsadzić grabki swoje. I jeszcze mam jeden taki sam, na pewno kojarzycie go z filmu. Też na długi rękaw, tylko po prostu zwykły sweter taki, wiecie, tu i zwykły sweter. Tak mi się podobał ten wzór właśnie, że sobie zakupiłam. I słuchajcie, stało się, no niestety stało się.
za nóż z przesyłką 489 zł, tamten kosztował 450. Ja mam nóż japoński, drugi w swojej kolekcji, tylko tym razem, słuchajcie, przez przypadek nastąpiła pomyłka i zamówiłam czarny. I powiem Wam, że nie odsyłam go, zostawiam go, to jest mój pierwszy nóż, kocham i uwielbiam po prostu ten nóż i najlepszym wyznacznikiem tego, że zamówiłam drugi, jest właśnie, no właśnie to jest najlepszy wyznacznik i czas jest najlepszym wyznacznikiem, bo ja nie wyobrażam sobie pracy w kuchni bez noża, wiecie, że ja codziennie gotuję i bardzo dużo gotuję, ja to kocham, ja po prostu to kocham i ja w to inwestuję, że tak powiem. Nie żal mi na to pieniędzy. Wiem, że ktoś by za to wolał sobie kupić na przykład torebkę za 500 zł na przykład, a ja, no widzicie, no ja jestem inna, bo ja gotowanie to jest mój sens życia jak w jakiś sposób i takie moje hobby, ja po prostu to lubię i zamierzam kupować sobie takie właśnie bajery i zobaczcie, ten jest czarny, tak jak nazwa wskazuje, widzicie, on jest czarny. To jest ta sama seria, ten sam, tu jest wszystko to samiutko, tylko po prostu ten nóż jest czarny. On jest tak ostry, taka brzytewka, że po prostu... I marzył mi się taki tasak, który jest idealnych rozmiarów. On nie jest ani, bo jest jeszcze większy, wiecie, tych noży to jest w ogóle tyle, że masakra. A z nożami to jest tak jak z pędzelkami do makijażu. Niby jest napisane, że do różu, a przecież możesz wykorzystywać go do różnych innych rzeczy, jak ci się tam pasuje przecież, nie? I tak samo jest z nożami. To, że on ma zastosowanie takie czy takie, to nie oznacza, że nie możemy kroić nim na przykład tego czy tamtego, prawda? I właśnie marzy mi się jeszcze jeden do chleba, marzy mi się ten mały taki do obierania i być może jeszcze jeden jakiś taki widziałam, jest pośredni. O, takie są te, ale tasak jest boski, naprawdę, nie sądziłam, że tym się tak wygodnie kroi, ja nigdy nie miałam żadnego takiego tasaka i nie wiedziałam, że to się tak cudownie tym kroi, także po 8 czy po 9 miesiącach drugi nóż do kolekcji i tak jak mówię, przede mną jeszcze kilka, ale no nie od razu i zamierzam też zainwestować jeszcze powolutku w jakieś inne garnki, mimo iż te co mam są naprawdę, o, tu nawet macie na tym, widzicie, tu są te noże. Ja mam taką serię, w ogóle jest mnóstwo tych serii, są trzy, wiecie, trzonki różne, różne kolory są i o, teraz Wam pokażę, który mi się jeszcze marzy, ten maniuni mi się tu marzy, ten drugi, ten do chleba, ten tutaj i zastanawiałam się jeszcze nad tym, tu nad tym, to jest ten tasak, który ja mam, to jest ten, który mi się marzy trzeci, ale nie wiem, może tutaj któryś, ale ten, bo on ma jeszcze inny kształt niż te, widzicie? Ten jest, te są takie, a ten jest taki ala tasakowaty, ale taki ścięty i tak mnie bardzo interesuje. Nie wiem, zobaczymy, ale dwa na pewno, ten malutki i ten. Jakby ktoś pytał, w ogóle ostatnio też pojawia się mnóstwo pytań na Instagramie odnośnie noża, nie wiem skąd się to wzięło. To najlepszym wyznacznikiem jest to, że zakupiłam drugi, planuję kolejne i tyle. I zamierzam zainwestować w garnki, tak jak powiedziałam, i mimo iż ja jestem bardzo zadowolona ze swoich garnków, to chciałabym, wiecie, zamówić sobie jeden malutki, znaczy malutki, jeden rozmiar, żeby wypróbować, czy te garnki będą miały u mnie sens. Wiem, że w zestawach jest dużo taniej kupować garnki też, prawda? Ale chcę sobie zamówić jeden na próbę, żeby, wiecie, no, nie inwestować w garnki na przykład znowu, nie wiem, 2000 czy 3, a się okaże, że to nie moja baja, nie? Więc chcę sobie tak jeden na próbę zamówić, a później ewentualnie tam skomponować sobie jakiś zestaw. Chociaż nie wiem, czy będę wszystkie garnki wymieniać. Na pewno mi się marzy jeszcze jakaś jedna patelnia i garnki miedziane, bo w końcu nie powiedziałam. Widzicie, jestem tak rozkojarzona, bo to wszystko przez tę cioteczkę z Ameryki. Dobra. Jedziemy na małe zakupy, mam listę zakupów do kupienia i jedziemy pod Adida. A no i z okazji tego, że dzisiaj nie ma obiadu, no to nie wiemy co jeść. I Dawid chce pizzę z K2, mi się przejadła ta pizza z K2 i miałam ochotę na gotowca, na Giuseppe, albo jakąś Felicjanę, nie wiem. Tak mi jakoś wzięło, wiecie, okres i te sprawy w ogóle, hormony szaleją, żołądek szaleje, wszystko. Więc dobra, ja idę odłożyć moje cacuszka, ubieram się. I jedziemy. Na pewno kojarzycie ten stojak. Stojak jest z Ikei, powiem Wam, że dla mnie to jest mało praktyczne. Nie wiem, to tylko fajnie wygląda ten stojak. Tak z biegiem czasu stwierdzam. I ja mam zwykłe, najzwyklejsze noże z firmy Gerlach. I powiem Wam, że no wiecie, no dopóki nie spróbowałam tych noży, no to twierdziłam, że są fajne, ale naprawdę ja rzadko je używam. Używam tylko i wyłącznie wtedy, gdy potrzebuję na przykład noża do chleba albo małego do obrania czegoś. A tak tamtych noży nie używam wcale i zamierzam też zakupić sobie właśnie stojak do tamtych, tylko tamten stojak z tej firmy też kosztuje ładnie. I właśnie jak będzie może trzeci nóż, to pojawi się też stojak z nim i one tutaj będą stały, a te noże naprawdę, no, powinnam to schować, bo ja naprawdę ich nie używam.
O, chciałam wam w całości pokazać, jak wygląda ten sweter i gdyby to miało kieszenie, nie, no to już by był po prostu istny ideał. I o, woda oczywiście jedzie ze mną, torebka, no świetny ten zakup, ta torebka jest petarda, naprawdę. Zamek coś tu się rozpiął. Ja mam tam 28, wyszło na to, że jedziemy po pizzę, proszę się przybić. Ej, nie mam dychy. Nie masz dychy? Musisz mi dać. Nie będzie pizzy? To zaraz się zatrzymamy, to ten. A gdzie to K2 jest? W którym miejscu to jest? Tu w prawo. Tu w prawo? Od razu. Mam 17,37 chyba. O, tam była kiedyś, tam koło Biedronki była kiedyś, nie? Taka stara. No, no to tam, to właśnie tam, bo nie wiem gdzie jest to nowa. Podejdź mi dalej, to ci wezmę sos jeszcze jeden. Jest zaraz kazał, będzie piękna. Mam się taką. Ty takiego grzechu mnie namawiać. Przyjadła mi się ta pizza, wiesz? Tam za trochę będą być. No prawda. Mi się nie przyjadła. Nie? Ni cholery. Tam iść tutaj. Ni cholery? Zatrzyma się za tym, o cholera. A tu chyba się zmieszczę. Dobra. Skoczysz? Tak. No tak, już ci daję pieniądze. Weźmy jednak ten czosnkowy dodatkowy. Duży. Ogrom, powiedz, że chcesz cały słoik. Ale tak? To czy dwa ci wziąć? Nie, jeden, bo ja sobie z syraczką zjem. No nie wiem, masz tak, powiedz. Starczy, dobrze. Starczy masz. Na pewno? Mi zera nie przyleciał. Z wywalonym jęzorem, ze zdziwionymi oczami, że brakło. To jest mój case na telefon. O, film mi się włączył, bo w chwili nudy chciałam sobie coś obejrzeć, ale stwierdziłam, że nie ma sensu. I z AliExpress on jest, ja już go wam, nie wiem, z 2 tygodnie temu wrzucałam na Instagramie i mam go już jakiś czas i wtedy to miałam takie, że to nie było tej dziury, tylko było tak do trzymania i tak mi jest jakoś wygodniej, nie wiem. Tak też można, możecie go trzymać, ale no kwestia przyzwyczajenia mi się wydaje. Ja zawsze case'ów na telefon szukam tak, że wpisuję model telefonu w wyszukiwarkę w AliExpress, wpisuję case. Model i piszę case. Nie. Będzie pachniało? Ta-da! To, kto ma, to nie. No naprawdę? Ciepła. Ciepła? Czujesz ją? Twój cios nie był zrobiony. Jeny, ja czuję ten zapach już. Ale duży miałem wziąć. I to nawet, wiesz co, to jest, w tym zapachu jest to, że nawet jakby nie był głodny, to wystarczy, o. Już chyba mi się nie przejadła. Nie. Chyba nie. Masz za małe, się duży, dobra. Będę się wracał. Motor! Wiem, motor. Nie, jak to było? Motocykl. Motocykl. No, pachnie ci, co? A nie? Tu był kebab, ale kebaba nie ma. Nie ma? Tu w izbie się nic nie trzyma, tak? Tam taka dwa, ale naprawdę taka była niedobra ta pizza, wcale się nie dziwię, że oni ją zamknęli. Czy zabrali mu ten, logo? No bo... On chyba ma tam, kurde, tak? K2. Mhm. No czy tam partolili? No, chydna była w tym. Kupiłam te fajne papryczki do nafaszerowania, mam nowy przepis, te długie, ale inaczej. A to jalapeno są chyba, to czerwone. No, te fajne, te długie, no. Ale nie, ja w Biedronce kupiłam. No, w Biedrze, a było habanero? Nie. Czy nie, a nie patrzyłam w Dino, czy było. Nie. Dino nie ma, tu nie ma. Tu nie. Tu są, wiem, ale są ten, jakiś mix. Przestań mieć to habanero, bo ci dupę rozerwie. No. Pierścień ognia to jest. Tak mówią. Wiesz, odbyt, co ty oglądasz? Odbyt? O, wow, no naprawdę? Jeszcze mi obrazek pokaż, bo nie ma go odbyt. Pierścień ognia. To jest dobre. No naprawdę, no to pali. Pali potem trochę. Pali tu i tu, na wejściu i na wyjściu. Gorzej na wyjściu pali. Takie uroki. Ale tego nie idzie oszukać. Powinna działać. Dobra. Zakupy za chwilę, bo nie ma czasu. Dawaj! Ryszard. Kubeczka. Dobra, jedziemy na szybkie zakupy. Tak, mam w folii śliwki i tu mam właśnie te papryki do napoczerowania. Mam świetny pomysł. On będzie w przepisach co jem w ciągu dnia. Mąka, pomidorki. Stwierdziłam, że może jakąś sałatkę zrobimy. Tutaj pomidory do kanapki, ogórek, awokado, mozzarella. Żałuję, że wzięłam jedną. To jest ta z tygodnia włoskiego właśnie w tym. Boże, przepraszam. W Biedronce, ona jest pyszna ta mozzarella. Ser żółty, batat, a tu jak widać i kefir. Jezu, tak ze mną kefir chodził, że po prostu koniec świata, więc tak wyglądają szybkie zakupy. Założyłam szlafrok, nie kąpałam się jeszcze, muszę makijaż zmyć i wiecie, i zaraz zamierzam powędrować z herbatą do łóżka i leżeć, po prostu leżeć, naprawdę. I słuchajcie, zobaczcie, co kupiłam w Biedronce. Mi się to tak spodobało. Szkatułka, 3 dychy. I to jest takie, zobaczcie, ale zobaczcie, jakie to jest piękne, jaki pisk. No zobaczcie, to
taka szkatułeńka. Ona ma nunię, bo to wiecie, prowizorka szafki i tu są szufladeczki. O, no biżuteryjkę sobie wzięłam, położę sobie na biureczku. Jeszcze była taka fajna zielona a la kanapa, sofa czy coś takiego, tylko po otwarciu ona była taka niepraktyczna. I ta mi się tak spodobała pierunicha, że stwierdziłam, że przecież ona musi być moja. A ja akurat biżuterii to mam tyle, że mi się tu fajnie to wszystko zmieści, będę miała w jednym miejscu na biureczku. Były jeszcze takie inne drewniane, takie co były kiedyś modne. Ja mam właśnie taką jedną, no gdzieś taką... w tym, w łazience na kosmetyki kolorowe. Ja nawet nie potrzebuję toaletki do malowania, bo mam tak mało kosmetyków, no bo po co mi więcej? Wiecie, no nieważne, no taki mój temat po prostu, no. Więc bardzo mi się spodobała ta szkatułka. Musiałam się ją wziąć. No powiedzcie, że ładna, co? Złote takie te, nunie ma bardzo ładne, nunki ma takie, o, zobaczcie jak to fajnie wygląda. Albo i nie wygląda. W ogóle muszę sobie paznokcie pomalować. Ale nie mam dzisiaj weny na to, nie mam absolutnie weny na nic, więc idę zmyć gębę i naprawdę idę już wziąć prysznic i idę wyleżeć to. A, kuchenka, dzięki Bogu, póki co działa. Miejmy nadzieję, że to było jakieś, nie wiem, jednorazowe, nie wiem o co chodzi, ale będziemy czuwali nad nią. Więc słuchajcie, w dzisiejszym dniu to już będzie wszycho, pozwólcie, że ja zmierzę do wyra. Naprawdę czuję się jak kupa, serio. I pewnie wyglądam też tak, bo to widać. Więc dziękuję serdecznie za dzisiejszy dzień. Proszę o kciuka do góry. Widzimy się jutro. Do zobaczenia. Cześć.